nas dopiero, znaczy u nas 13, a my dopiero wychodzimy, tak to miało być. Także u nas trochę się poprzesuwało. No, jak to mówią, montowanie odcinka do najprostszych rzeczy nie należy. I co? I trzeba się do tego przygotować, i muzykę, i sprawdzić, i bla, 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 i whatever. Ruszamy teraz, bo będziemy po mieście biegać. Umówimy się jeszcze ze znajomymi na lody, także zobaczymy, jak to nam się wszystko zgra, uda. Ale musimy coś zjeść jeszcze przed tym, nie, po jakimś hamburgerze i lecimy dalej. Natalia bierze swój sprzęt, także a, klapki. To są sandałki. Sandały. Dobra, no to ruszamy. Podjeżdżamy. O, sąsiad. Tuesday. Dobrze. Pies, który jeździł skuterem. Było coś takiego? Jeszcze nie. No widzicie, droga wyschła. Młoda przerażona. Droga wyschła, ale pojawił się nowy problem. Z tych wszystkich jakby poboczy samochody wywożą błoto na sam środek drogi. I co się powoduje? Wszędzie jest pełno piachu. Wszędzie, dosłownie. I to w momencie, jak jedziecie z jakimś samochodem, który no, tumany kurzu znosi, wtedy nieodzownym atrybutem jest pan przezorny, pan okulary. No, mam takie okulary, bo inaczej się po prostu nie da jeździć. Padają wtedy. Wyglądam jak... Git, git. Jak pan budowniczy w tym kasku. No to wam powiem, to się naodwalało. Na Soxan Road mamy... Wesele. No chyba wesele. No, tak, ja myślę, że to jakaś gruba persona musi być, no skoro tą ulicę zablokowali w taki sposób. No i co jest z nami? My musimy po prostu jechać objazdem, bo tutaj po prostu nie przedostaniemy. Jest od brzegu do brzegu. Od końca do końca. Dobra, no to co? My jedziemy objazdem. Lewo skos. Jedź, 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 chłopie. Jedź, nie wstydź. Dobra, to my ruszamy. No i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu objazdowi poznajemy nowy rejon. Pierwszy raz tutaj jedziemy. Zobaczymy uliczki cudów. Zobaczymy, gdzie to nas przewlecze, dokąd my dojedziemy. Czy zdołamy to ominąć? A, chyba ok. Ale nie chwal dnia przed zachodem słońca. Dobra. Ok, tutaj też jest korrida. Albo jak w Pompelunie, co byki po ulicach biegają. Krowa diabła. Krowa diabła, tak. Ja, tak. Dobra. Czyli ominęliśmy ten... No proszę. No. A stoi tutaj Bubu i pokazuje. On tam, ona tam jedzie i ona tak czy tak jedzie. No dobra. No to się udało. Wczoraj jedna tutaj z pracownik Kmerty jestem, poczęstowała nas takim cukiereczkiem. Ja wam powiem, kobiety to lubią. To jest tak. Najpierw to jest kwaśne. Wracaj tu kamera. Jest to kwaśne. Dla mnie słodkie. Dla niej słodkie. Dla mnie jest to kwaśne i później jest ostre chili. Takie chili, no. No to dla mnie to przegięło. Dobra. A Natalia sobie zamówiła, czy może jej kupić dwie. No, proszę bardzo. Przyniosła. Za złotówkę dwa. Za złotówkę dwa. Mhm. Także taka atrakcja. Mhm. Kobiety lubią kwaśne, także pewnie by wam panie smakowało. Ale naprawdę jest dobre. Naprawdę jest dobre. No właśnie, przed chwilą obtrąbił mnie samochód. Cholera jasna. Mówię, trąbił na nas. Nie, trąbił na ciebie, Natalia odpowiada. Ja mówię, jak tak, to mówisz, że jedziemy razem. Ale jak trąbią, to tylko na mnie. No bo ty prowadzisz. Także taka sytuacja. A my jesteśmy w nowym miejscu dla nas. A umówiliśmy się ze znajomymi. Dają tutaj podobno fantastyczne lody. Od 97 roku
je tutaj mają. Także... Aha, dziewczyny uciekają. No mówię, tutaj się... Wiele osób się krępuje i tak dalej. Ciężko filmować, ale... Dzisiejszy świat bez kamery raczej jest nie do uniknięcia. Okej, wbijam tam zobaczyć, co tam jest ciekawego. Okay. Mamy taką lodziarnię, założoną w 97. A tak wyglądają... Wygląda cennik. Dolar 25 to są takie kukar. A ten najmniejszy to jest 2 złote. 5 złotych? 2 złote. Tak wygląda lokal. Pełno młodzieży. Fajnie chłodno. Tutaj jest fajnie chłodno. Pełno Są to. Pełno skuterów na zewnątrz. Także ja tu podniosłem średnią wiekową. Tak. Mała, nie? No. Także jest okej. A i teraz się, tak to były takie odważne, a teraz jak włączył kamerę, uciekają. We trzy poszły i tyle ich widzieli. Ani na, nie patrzą w prawo czy w lewo. Cznian. No mówię, no tutaj jest ruch, tam w środku pełno ludzi. Fajne miejsce mogło być. Także czekamy na naszych znajomych. Idziemy kosztować. Tu lukarnia kolejna. No tak, tego przybytku tutaj jest pełno. A tutaj sklep spożywczy. No tutaj to jest ta wielka szkoła, także jak ktoś otwiera lodziarnię przy szkole, raczej sukces murowany. No i oczywiście Natalia musiała znaleźć taki sklep. O tam. O tam mydło i powidło. Można, o, młodzi sikory, znaczy wróć, żeby nie było, że sikory albo coś, zegarki sprawdzają. Wszystko jest. No, świeczki są very important. No dobra, my tak sobie popatrzymy, co tutaj ciekawego jest. A my dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, mamy spotkanie z nową rodzinką z Polski. Cała rodzinka przyjechała z trójką dziewczynek. Małe księżniczki. Oczywiście awansowaliśmy na ciocię i wujka. No nie ma bata, że nie pójdziemy na lody. No przecież ja na lody musimy iść, także idziemy na lody. No zaczyna się nowa przygoda. Nowi ludzie, widzicie. Co ja tu mam dużo powiedzieć? Coraz więcej osób z Polski zjawia się tutaj. Całymi rodzinami. No i co? Dobra, wbijamy do lodziarni. Dziewczynki już ustawione. Jest pełno ludzi. Także zaraz będziemy wybierać sobie lodziarstwo. Zobaczymy, czy pobiją czy gelato. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A, Daniel mi tutaj powiedział, że prawdopodobnie ta rodzina pochodzi z Wietnamu, co tutaj robi lody. No tak, taki dostałem tutaj sygnał. Sprawdzimy. No okej, okay. Lody są takie. Takie dostaje się opakowanie. Cały kubas. Za 5 złotych. Lodów. Za 5 zyla. No, albo takie. Petarda, słuchajcie, jest ludzi coraz... O, albo takie za 2 złote, proszę bardzo. No. Wafelku. Proszę. Ma ludy. Ale smakują jak w Stargardzie w faksie. Pyszne? Mili dobre lody. Dobre lody. Mili smakują pewnie. To mam baksa ze Stargardu. Tutaj, naprawdę. Ten sam smak. Ten sam smak. Dobra. To ruszamy. Słuchajcie, jedno z najlepszych lodów, jakie kiedykolwiek, znaczy no, tu jadłem, bo tutaj no nie grzeszą taką dobrą jakością lodów. No w gelato to jeszcze jest zjadliwe, reszta to wiadomo, to tam sieciówki. Ale nie o tym. Bardziej mnie martwią mnie te chmury, które tam są. I może się tak zdarzyć, że za chwilę tam już może padać, a w innym miejscu oczywiście świeci słońce, jak na przykład tam, bo tam mamy błękitne niebo. Zobaczymy, jaki będzie plan dalej. Mieliśmy plan jechać na Riverside, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A tu proszę. Tłumy. Tuesday. Całe tłumy zasuwają na lody. No po prostu tutaj jest taki przemiał, że pierwszy raz w szoku jestem taki, że coś takiego dobrego. Ale to jest podobno chińska sieciówka. Tak ktoś mi tutaj podpowiada, że chińska sieciówka. Księżniczki wychodzą.
śnieżniczki wychodzą. Dobra, ruszamy do przodu. Zobaczymy, jaki będzie plan, gdzie my wylądujemy. No dobrze. I już jadą dziewczyny. A tutaj spójrzcie, co mam. Malutki numerek. Marki G. Okej, okay, a my ruszamy sobie pieszo. Gdzie my sobie pochodzimy z księżniczkami. O, proszę bardzo. O, na tronie. Super. I pojechały. Także my sobie spokojnie tutaj idziemy. O, proszę. Zestawy tortów. Dla księżniczek, dla chłopaków. Dla dorosłych. Super. Posłuchajcie, tu jest motor moich marzeń. Takiego sobie. Royal Enfield Himalayan. No spójrzcie na tego. Co za petarda. Piękna maszyna. No nie wiem, czy Natalia by była zadowolona, gdyby miała siedzieć oczywiście na tym siedzeniu i jeździć, ale kurczę, no co za maszyna. Super. Przyjdzie dzień. Nie będzie samochodu, będzie motor. Takiego to bym normalnie tutaj, ło. A my dalej idziemy do przodu. Natalia z Mają już poszły. Gdzieś tam są z przodu, urzędują się, będziemy musieli odnaleźć w tym mieście. O! A propos elektryków, to nie jest tak, że nie jest wynajmowane. Widzicie, tam jadą dziewczyny. To są te zielone rowery, to jest ekobike, czy jak to tam się zwie. No ale jak wspomnieliśmy, sam właściciel tej firmy wypożyczającej powiedział, że to jest dobre do jeżdżenia po mieście, ale gdzieś dalej, no po prostu to nie ma racji bytu, przynajmniej tutaj. No, mówi, pewnie się zna. No i co? Pogoda nie rozpieszcza. My wylądowaliśmy pod Hard Rock Cafe. Tam nasz skuter Natalia z Mają przyjechała. Proszę bardzo. I co? Czekamy, aż nam przejdzie ta pogoda. No i ruszymy gdzieś tutaj sobie pochodzić wspólnie. Na tą chwilę to stoimy tutaj w pralni, tam starsza pani pozwoliła nam tutaj, proszę, usiąść, także dzieci skorzystały. Słucham cię. Wujek nagrywa teraz. Tak. No, nam już się pogoda poprawia, nam już przechodzą chmury. Proszę. A tu małe polskie dziewczynki w środku Siem Reap dobrze się bawią. Nie ma to jak w błotku. Także zaraz zobaczymy, jaki plan. Może uda nam się troszeczkę polatać dzisiaj. Boimy się tych takich przelotnych opadów, żeby nam się coś z dronem nie stało. Zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. No my przechodzimy jeden z mostów. Widzicie, co tu teraz. Tam w tamtym miejscu zamknęli ponownie śluzę. No i mamy efekt taki, że wszystko po wczorajszej ulewie, a przeszła naprawdę taka porządna burza, no mamy znowuż zapełnione tym wszystkim, co spłynęło z ulic. Śmieci widzimy na brzegach, no tak to jest. Dobra, gonię całą ekipę, bo mi uciekną. No, mamy Harley'a w tle. Proszę, bardzo piękna maszyna. A my co? Żegnamy się z całą naszą nowo poznaną rodziną. No mile spędzony czas. Pospacerowaliśmy, byliśmy na lodach. No poznajemy się, także na pewno to nie jest ostatnie spotkanie. Spotkamy się jeszcze kilka razy. Może coraz częściej będziecie widzieli ich tutaj jako bohaterów naszego odcinka. Do odważnych świat należy. Takie to jest hasło na to.
No wam powiem, że jak na sobotę, no to jest ruch, tak. Trochę ludzi naprawdę powychodziło. Tutaj też, no. Pan Fiu Fiu. Okej. Dobra, my jedziemy do samego centrum, bo ich czeka ruch. To jest, my kiedyś byliśmy tutaj całą ekipą na grillu i wam powiem, że naprawdę było pyszne. To był pierwszy dzień, kiedy był otwarty, my tam wjechaliśmy. Także, a później przez długi okres była cisza tam. No teraz z powrotem wraca to do łask jakby miejscowych. Tu jest Riverside. Tradycyjnie pełne straganów z jedzonkiem. Palą węglem, także aż przyduchiło. Jezusicko. Jak na Śląsku. No ja, mocno. No daję, daję. Jara wszystko. Panie, jara się. Dobra, tu będę potrzebował obie ręce, także nie ma co kombinować. Także... Okej. Okay. Wieczora, my tutaj jesteśmy teraz przy... pod słoniem, jakbyśmy to nazwali, jak my to nazywamy. Tutaj jest dla pani sklep za mną, to panie wiedzą już doskonale. Też Mercedesy, proszę bardzo. Mruciando. AMG. A my tutaj sobie przyjechaliśmy teraz w weekend. No i spójrzcie, jak nie te miejsce, po prostu masę ludzi. Ruch się zrobił przeogromny. Miało padać, ale ogólnie się uspokoiło, także chwała im za to. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie tworzyła. No pokręcimy się trochę po mieście. Zobaczymy, co tam ciekawego.
Maciej wyczaił szczura. Ja zaraz dostanę zawału, chociaż miałam szczura bez sierści w domu, ale była czysta, Didi. O matko jedna. Jest? Nie wiem, chyba ją widziałam. Ja zaraz wariuję. Brambaj ty, łajzo jedna. Dobra. Ty bezużyteczny kocie. Ja nie wierzę. Brawaj ty, sierowieża. Ty się... Zobacz po tym. Ty! No nie wierzę. Ty sierściuchu mały, nie dostaniesz żry przez tydzień. Dobra, wygoniona. O, no nie wierzę. No. Nie było ofiar. Ty mój bohaterze. To był kierunek, żeby powiedziała, w którą stronę iść. Jezus Maria. A my tu do was mamy odpisywać. Jak my tutaj mamy z wami rozmawiać, jak tu szczury na nas napadają. Dobra. Maciek, jak się czujesz? Ja? Spełniony teraz. Spełniony. Prawdziwy mężczyzna. No dobra, okej, okay, lecimy dalej. Sąsiada bryka się rozwaliła. Sąsiad naprawia teraz gablotę. Śmiechu leżał pod tym, pod przyczepką. Cały unyna. Cały uwalony w tym. W smarach. W smarach. Ale nie chce dać się wykąpać, bo ucieka. Więc brudno zostanie brudny. Będzie brudasem. No dobrze. Jak zwykle do późna siedzieliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi i tak dalej. I zeszło nam. Także dzisiejszego poranka robimy pożegnanie tradycyjnie. Direct in the time. Direct in the time. Podejść, splunąć. Właśnie, a propos. Parę Przepraszamy osób pyta... za efekty specjalne. Za efekty specjalne, to sąsiad tam z tyłu. Ale parę osób pytało się, dlaczego oni tutaj jeszcze chodzą w maskach. Absolutnie nie chodzi o strowid. Sąsiad, padaj. Nie chodzi tu o strowid, tylko chodzi o to, że tu powietrze nie wszystkim służy, a większość osób, która jeździ jak po drogach, to są drogi zakurzone. No i po prostu noszą takie coś. Dwa w azjatyckim mentalu cały czas mają maski. I masa osób chodzi w tych maskach. W Tajlandii to już jest w ogóle tam, w Bangkoku to jest powietrze toksyczne. Także kwestia masek to nam tutaj, my już się przyzwyczailiśmy do tego. Na początku to nas denerwowało, wiadomo, ale później teraz już to... Lubisz? Noś. Tam sobie załóż, co chcesz na ten. A my co? Oczywiście bardzo chcemy podziękować. No i zbliżamy się do tych 5000. Będzie się działo. No każdego poranka się budzimy. Ups. No tak. To zbieramy pytania. Tak, to no, powtarzamy. Prosimy o pytania. Pytania. Ale zobaczymy, to i tak pójdzie na spontanie, pewnie jak znam życie. To my swoje, a życie swoje zrobi. Zatem dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękujemy za lajki, komentarze, za to, że jesteście, że pchacie to wszystko do przodu też z nami. Dziękuję osobom zaangażowanym, bo dostałem wiadomości. Dziękuję osobom zaangażowanym, które włączają reklamy, mimo tam wiem, że co tam leci. Włączają, idą spać. Włączają, idą spać, wychodzą, jadą do pracy, w pracy sobie włączają. Także dziękujemy za taką inicjatywę, za taką akcję. Także dziękujemy jeszcze raz bardzo. A w tym momencie co? Niech wam się darzy. Niech wam się darzy. Do zobaczyska.